Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam serdecznie wspierających, witam serdecznie subskrybentów, witam serdecznie subskrybentów, którzy komentują, piszą, komunikują się, jak i witam serdecznie również podglądaczy mojego kanału, których oczywiście zachęcam do zasubskrybowania, udzielania się pod filmami, tak żeby zwalczyć algorytmy YouTube'a. No i oczywiście zachęcam do wspierania kanału. No i dzisiaj mamy kolejny, najnowszy model od firmy Vespeed Model. Mamy sierpień 2024 roku, więc na chwilę obecną jest to jeden z dwóch modeli najnowszych. Dobrze mówię? Nie, jeden z najnowszych modeli. I powiem Wam, wiele osób zachwyca się. Ja mam nadzieję, zrobię to samo. Czy pęknie nam guma w majtach? Nie wiem, ale mam obawy, że tak. Tak prezentuje się pudełko. Wierzchnia, ta okładka, góra jest miękka. No i tu mamy rendery 3D. Oczywiście złożonego już modelu i pewne elementy są zaznaczone. I mamy w zestawie, no poza częściami plastikowymi, mamy w zestawie oczywiście, gdzie jest moja magiczna różdżka, zestaw kalkomanii, mamy zestaw blaszek i oczywiście wydruki 3D. To, co jest na różowo, co tu się znajduje, nie wiem, czy widzicie, to są właśnie elementy, które są wydrukowane w 3D. Czyli tu mamy naświetlacze, jak i również brezent osłaniający jarzmo armaty. Vespeed Models jest oczywiście firmą chińską i na chwilę obecną jest jedną z trzech firm, bo jest Vespeed Model, ForArt, następnie mamy Bordera, no i Menga, ale Meng dość wolno wchodzi w skalę 1.72, bo trzeba zaznaczyć, że jest to skala 1.72 i model ukrywa się pod numerem katalogowym VS, czyli Vespeed, krótko mówiąc, 720025. No i moi mili, teraz co robimy? No otwieramy pudełko. Tadam, o kurka wodna. No to chłopcy dali do pieca. Mamy zapowiedź kolejnego. O, to nie jest, tak? To jest katalog, posłuchajcie. To jest zapowiedź kolejnego modelu od Vespeedu. No jak widzimy, jest to jedna z ostatnich produkcji T3485. Z fabryki 183, model 44 rok, zima. No i powiem Wam, niestety twardego, co ja mówię, twardego, rudego z tego nie zrobimy, nie ta wieża. Pozostaje nam kadłub i zapewne tutaj koła. Ciekaw jestem, czy pojawi się model T34 z wieżą, właśnie ten model, tylko że z wieżą tutaj dzieloną, troszeczkę inaczej odlewaną. Tutaj designerem jest Snowman Models, czyli po prostu bałwan. Kurczę, pióro, to oni po bandzie lecą. Posłuchajcie, mamy ilustrację do T90, to z okładki, prawie że. Tu mamy igla w skali 1.35, czyli taki niemiecki samochód terenowy, dwuosiowy, w różnych konfiguracjach on bywa. No i tutaj mamy, posłuchajcie, oczywiście katalog modeli, które oni wypuścili. Według, po kolei, od Mausa zaczynali, przez Kometa, Pantery, następnie Centuriona, Pantera, Jagd Pantera, Pantera, Leopard, 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 Centurion, Tygrys, Hetzer, Hetzer i w trzypiące Eagle. Teraz czekam właśnie na wczesną produkcję, na dostawę wczesnych modeli Hetzera. Niestety nie doszły w ostatniej dostawie. Coś się pokipściło z zamówieniem.
jest oczywiście późna wersja. I jak przyjdzie tylko wczesna wersja, od razu zrobimy porównanie sobie takie wersji, czym się one różniły, poza tylko i wyłącznie oczywiście kołem napędowym i osłoną jarzma armaty. No powiem wam, zaskoczyli mnie. Kurka wodna. Wypchane po kokardkę pudełko, no ale jak to ja, startujemy z instrukcją. No, ilustracja. No i teraz posłuchajcie zawartość pudełka, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ramek z szarego plastiku. Tak, szarego. Mamy oddzielnie wieżę, mamy oddzielnie wannę, dół kadłuba, no blaszki, kalkomanie, elementy 3D i uwaga, metalową linę plecioną. Mamy tutaj tak samo wyszczególnioną tabelkę, mamy producentów farb, jaki mamy użyć, czyli mamy Mr. Hobby, Hobby Color, Humbler, Tamiya, ale bida. No bida, powiem wam, Tamiye dawać w dzisiejszych czasach, gdzie trzeba farby mieszać. Właśnie ludzie, przecież oni stanęli, kurna, to się robi starożytna firma. No i mamy kolejne etapy tutaj sklejania. Powiem wam, jest co sklejać, będzie co sklejać. Musimy sobie tam wiertełkiem 0,6 mm nawiercić otworki w tyle. Nie, no nieważne, w jednym z elementów. No i tutaj zwróćcie uwagę, że mamy już sporo elementów do sklejenia, jeżeli chodzi o dół kadłuba. Nie jest pitu-pitu. Dobra, skleiliśmy kółka. No i następnie wklejamy sobie górę, elementy przodu, płyty osłaniające przód. I czyżbyśmy mieli dwie wersje? A nie, przepraszam, to są dwie płyty, razem łączymy. No tutaj mamy koła napinające. Gąsienice oczywiście są ogniwkowe w dużych elementach, w mniejszych elementach, krótszych, dłuższych, jak i również kilka ogniw pojedynczych, chociaż nie, nie ma pojedynczych z tego co widzę. Przynajmniej są po dwa. Następnie dajemy błotniki, zasobniki, wszystkie, które są z boku. Przyklejamy blaszki. O rany, popatrzcie. Dobra. Wklejamy siatki. Wklejamy klapki. I klapki robimy sobie albo zamknięte, albo otwarte. No dali chłopaki do pieca. Powiem wam, i to jest tutaj na tył, tak jak płyta silnikowa. Powiem wam, no... Guma pęka. Nie ma to tamto. I tutaj super sprawę rozwiązali. Mam nadzieję, że nasi wyciągną, po prostu skopiują, pomyślą jednak i skopiują tego typu elementy. W 3D zostały wydrukowane lampy, żebyśmy się nie bawili we wklejanie takiej lampki w osłonę z drutu. Jedynie co wklejamy to blaszkę, no też dobrze, to blaszka to też nie jest za dużo. Kolejne etapy sklejania, to co na żółto, no to wiadomo, że mamy fototrawione elementy i powiem wam, że niektóre to takie widzę potężne są. Tu sobie gdzieś wklejamy taki element, bo jeszcze to rozumiem. Okej, dobra, ale to... Przecież to kurde, no nie, no trzeba będzie, nie? Pęseta tego typu, jedziemy. Jest w sklepie, w ofercie sklepu tego typu pęseta. No i co dalej mamy? Rany boskie. Jest, powiem wam, tego sklejania. Dobra, bla, 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 wieża. Kurde, tu też blaszka, tu blaszka, tam blaszka, zasobniki. O ja pierdziu, powiem wam. Trzy piątki wymiękają przy tym detalu. No, piękny czołg, powiem wam, piękny model. No i weź teraz pomaluj taki czołg na zielono. No to jest, kurczę, obciach na podwórku po prostu. Trzeba jakiegoś poszukać. O właśnie, o właśnie. W
coś takiego poszukać, coś takiego namalować, bo jak przecież tak piękny model, pacniemy to na zielony kolor, nawet jeżeli będziemy pre-shadingować, cieniować, łoszować, nie wiem, obijać, to będzie po prostu i tak, kurna, zielony klocek stał z lufą. No, ale jak już sobie pomalujemy tak i też to troszeczkę pocieniujemy jakoś, no to w tym momencie ten model będzie miał ręce i nogi. Huh, to instrukcja dopiero. No kurde, mal, powiem wam, jest tego. Jest moc. Jest, powiem wam, co wyciągać. Te rękawiczki są po to, jeszcze raz powtórzę, żeby nie oglądać moich łap, a elementy. Taki mim, nie? No i bardzo proszę. Jedna lina, plecionka. Druga plecionka, metalowa. To jest oczywiście z metalu. Mamy oczywiście dekalsy. Tak, tu by się przydał ten kartonik, który mi gdzieś zaginął. Jest. Tu mamy dekalsy. No, oczywiście przy dekalsach to tak bez przesady, nie? Białe cyferki, jakieś tam... A, odznaki gwardyjskie. No i powiem wam... Blaszka. Blaszka jest wykonana perfekcyjnie, ale powiem wam, IBG nie odstaje. Robi tak samo. Robią kawał dobrej roboty Polacy, polskie firmy, czyli IBG Models i Arma Hobby. Po prostu robią to samo. Jeżeli chodzi o blachy, przepięknie tak samo są zrobione, jak i również zabezpieczone, żeby na mnie się nie działy. Jak zdejmiemy tą folię z jednej, z drugiej strony, no to jest pozamiatane, a jeszcze jak paluchami dotkniemy, no to już na pewno jest pozamiatane i kryminalni wiedzą, kto jest winnym. Po prostu ślady linii papilarnych zostają na blaszce jak ta lala i nie wiem, czy się daje zmyć. Uhuhu. Co tu jest? Dobra, posłuchajcie, żeby to nie trwało rok i dwa miesiące. Tu są dwie ramki, trzy ramki nawet, to jak otworzę i wyjmę tylko jedną, bo mamy, zwróćcie uwagę, z tej ramki po prostu wychlastano tą, ten element, no i patrzymy, ramka A, nie wiecie co, naprawdę, no kurczę, jak ślepa kura. Trafiłem i popatrzmy teraz na detal. Robi to cholera wrażenie i to niesamowite. Powiem wam, że są bardzo drobne elementy. To są te dwa elementy, które sobie sklejamy najprawdopodobniej. To są jeszcze nic. Myślę, że dopiero zaraz dojdziemy do... No, drobnicy jest bardzo dużo i powiem wam, że trzeba przy tym bardzo, bardzo, wręcz bym powiedział, cholernie uważać. Te elementy to są granatniki najprawdopodobniej, wyrzutniki granatów. Zaczepy, gdzie jest ten nóż, zaczepy do lin, nie wiem, czy to nie są jakieś osłony, gąsienice, no tu koła montujemy, tu są rolki jakieś podtrzymujące najprawdopodobniej, powiem wam, że no naprawdę odpłynęli, Boże Święty, co oni robią? Powiem wam, no i coś niesamowitego. Ale z racji tego, że tu jest tak niesamowity detal, powiem wam, że coś takiego może odbić się też czkawką danej firmy, ponieważ tych elementów drobnicy jest bardzo dużo.
może okazać się, że wiele osób po prostu straci te elementy podczas wycinania albo nawet kichnięcia czegokolwiek, nawet jak spadnie narzędzie na, powiedzmy, na matę, no to może się to skończyć utratą elementów, które mamy wycięte i czekały na wklejenie. Powiedziałem, specjalnie czekały, ponieważ no może ich już nie być, tak? Zaginął nam w akcji. No i teraz nawet spakowanie tego, to się robi ból zęba. Dobra, jest. Udało się. Biorę kolejną dużą ramkę, gdzie ją się rozkleja. Tu się ją rozkleja. Ramka F. No i łysą mamy górę kadłuba, ponieważ na tą łysą górę kadłuba wklejamy masę rzeczy. Ale zobaczcie, jak to jest zrobione. To jest po prostu cud, miód, palce lizać, tyłek miodem smarują, a my musimy to docenić. Bo naprawdę odwalają kawał niesamowitej roboty oni. To, co oni odwalili, to jest niesamowite. Jak ktoś mi powie, no powiem wam tak, prezentowałem wam Zvezdę. Kawał dobrego modelu, Zvezda naprawdę robi, ale ci to już odlecieli chłopaki. Moim zdaniem powinni jednak troszeczkę zwolnić, pooddychać głęboko, bo to, co odwalili, to jest niesamowita rzecz. Ale wiecie co? Poczekajcie. Kurza twarz. Nie ma metalowej lufy. Teraz jak trafiłem na tą lufę, drogi kolego Robercie, pełnej dziurki nie ma, ale jest. Tak prezentuje się lufa. Jest to naprawdę rewelacyjnie zrobiona ona. Ale jednak to jest lufa plastikowa. I powiem wam, że tak trochę kręcę nosem. Klapa włazu dowódcy od wnętrza, drugiej strony, no tak, od wnętrza, zewnętrzny element, no powiem wam, robią chłopaki niesamowitą rzecz. Ale też nie wiem, bo powiem wam, że tak jak mówiłem z tymi elementami, z tymi częściami, ja wiem, że super, że jest niesamowity detal, ale już mini art ze swoimi detalami przesadzał i powiem wam, ludzie gubili części, elementy im odpryskiwały podczas wycinania, nieumiejętnego składania. Po prostu powiem wam, nie do końca jest to tak, jak fajnie wygląda, jak na pierwszy rzut oka. Można się przejechać później jako producent. Kółka gąsienice. No i widzę, że naprawdę poszli po rozum do głowy. I ja takie gąsienice chcę mieć w modelach. Nie uproszczone. Bo zwróćcie uwagę, co oni... Dwie takie same ramki. Zobaczcie, co oni odwalili. Jak w każdym ruskim czołgu widzicie, że to są gąsienice T-72, T-90, T-80. Jak patrzymy na nasze, na przykład twarde, których ostatnio nie ma, a chociaż są, wojsko chwali się tylko najnowszym sprzętem, a jak się okazuje, twardy do najgorszych nie należy. Robi swoją robotę na Ukrainie i to ostro. A co ciekawsze, Ukraińcy wykorzystują części zamienne ze zniszczonych czołgów ruskich. Więc posłuchajcie, zaplecze się liczy. Więc nie ma tego złego, a z racji tego, że jednak czołgi typu T-72 Plus mają bardzo fajną, niską wieżę, a mają zmienioną optykę i jeżeli mają porządnych ludzi rozgarniętych w środku, to oni mogą zrobić cuda na tym czołgu. Bardzo fajnie pofalowana gąsienica, mam nadzieję, że zauważycie. Tu, patrzcie. Jest,
zapadnięta i uwypuklona. To jest góra oczywiście. Dół. No i zwróćcie uwagę, że w naszych są kostki nakładane gumowe już standardowo, a tutaj jednak na stalówkach jeżdżą. No i właśnie teraz chodzi o te gąsienice na zakrętach. To już są po dwie gąsienice, nie po jednej. I powiem wam, ja nie wiem, czy w ten sposób nie powinny być również, czy one są wyprofilowane. Jasne, że są wyprofilowane. Te gąsienice, które idą na tak zwane łuki, na te zwisy powiedzmy takie lub w ten sposób, no to zwróćcie uwagę, że są wyprofilowane. Nie tworzy się taki po prostu monoblok prosty, bo tak gąsienice nie wyglądają. A tak prezentują się kółka, standardowe koła T72, T80, T90 praktycznie, z gumowymi bandażami. No i wygląda to naprawdę rewelacyjnie. No i właśnie, dość istotna sprawa przy modelach z podwójnymi kołami, gdzie jest grzebień po środku gąsienic. Spasowanie tych kół ze sobą nie będzie niosło żadnych problemów. Po prostu jest jedna, tutaj jest dziurka wypukła. Po prostu nam się to idealnie pyk złoży, klej, dziękuję, pozamiatane. No i na pewno część elementów można malować sobie spokojnie na ramce. Bardzo delikatne jest to mocowanie, zwróćcie uwagę, mocowanie elementów do ramki. Ten element na ramce jest bardzo malutki, jeżeli chodzi o mocowanie, że praktycznie po wycięciu nie trzeba będzie, po dobrym wycięciu, jeżeli ktoś ma dobre cążki, dobrze przymierzy, to tak naprawdę nie będzie musiał praktycznie później nic piłować, szlifować. Teoretycznie. W praktyce różnie to bywa. Ja przynajmniej zawsze lubię papierem sobie poszurać po elementach. Kolejne ramki, ale to nie są dwie takie same ramki. O, kurde. Powiem wam, że się przestraszyłem tego modelu, bo 3/5 do tej pory tak mają. Tu jest E, D. D zaczniemy. No kurde. Na to właśnie prosiłem zwrócić uwagę. Tutaj jest karabin. I karabin jest delikatnie ugięty. Trzeba go będzie w ciepłej wodzie wymoczyć. Umiejscowienie tego karabinu, który ma dziurkę w lufie, no jest właśnie nie najlepsze. I tak wygląda, powinien być on wydrukowany sobie w 3D. Osłony, elementy na kadłub, boczne fartuchy, no zresztą jak fartuchy to tylko boczne. Elementy kadłuba boczne, te elementy następnie, które nakładamy, powiem wam, że niektórych elementów to nawet nie wiem, gdzie będzie trzeba wkleić. Detal niesamowity. Zobaczcie, kopułka dowódcy. Tu karabin mocujemy. I właz, klapa włazu dowódcy od wewnętrznej strony. Nie wiem, czy sobie zakupię ten czołg w tej chwili, bo chyba jestem na niego za cienki bolek. Pozostanę przy hetserze. Bo mnie normalnie strach, jak patrzę, tu mamy elementy błotnika razem z chlapaczami. O kurde, no powiem wam, niesamowita rzecz. Bosko wykonany jest model. Ale mam odłożony dla siebie ze względu na zachwyt tamtym modelem, T90 od Zvezdy, i tamten model na pewno ja wkleję przy moich umiejętnościach, bo nie jestem jakimś turbokozakiem. A tu obawiam się, że
pan Adaś może paść trupem. Przez swoją roztargnienie swoje, nie uwaga, bo czasami mam, do wanny. No i uwaga, o w mordę. Lepiej niż oryginał. Jakby to zrobili jeszcze z metalu, tak jak model Collect kiedyś odwalił. O, to powiem wam. Czapa z głowy. Już jest czapka z głowy. Tutaj kark, plecy, krzyż zginam. Po prostu... Ale tak jak mówię, czasami można przebobrzyć i... Wieża, góra wieży. No powiem wam, ja pierdziu. Nie, no tutaj rzut na czapkę mi zerwało. Dobrze, że jej nie założyłem. Zwróćcie uwagę, jak jest wykonana wieża. Ile tu trzeba będzie, bo to jest wieża, nie? A to jest łysa wieża, bez wielu elementów, które widzieliście tam na obrazku. Wieża, dobra, T90, no i jest ona niesamowicie wykonana, mimo braku 70% elementów, która znajdzie się na niej. Wow. No i została nam jeszcze jedna torebeczka, ale tym razem strunóweczka. I powiem wam, że oni naprawdę, jak dowalą model, to nie ma bidy, że se idź dokup żywicę. Tylko ci dają tą żywicę po prostu. Myślę, że ten model, gdyby miał te elementy plastikowe, o kurde, to tak są światła zrobione, zwróćcie uwagę. Tam sobie odcinamy światełka i wklejamy po prostu na model. I mamy to w nosie. To jest twarde, jak diabli, więc nie będzie problemu z wycinaniem. Widzicie te lampki? Kurde, dobrze celuję. Dobrze celuję. To są lampki. Tu raz, dwa. Tu jest osłonięta brezent jarzmo armaty. Dwa reflektory podczerwieni. I coś jeszcze. Kable jakieś. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Tam są jeszcze inne elementy. Tak jakieś, to chyba na wieżę będą szły. Albo i nie na wieżę. Nie wiem, powiem wam. O ja pierdziu. Ale się doczepię. Mogli zrobić otwierane już. Jak robili tyle, wsadzili w te reflektory, no to mogliby te klapki zrobić oddzielnie, żeby można było sobie otworzyć. Bo one takie fajne czerwonych oczu dostają. O, u nich rodzinne, te czerwone oczy. Moi mili. Ile trwa ten film? 28 minut. No ale ja się nie dziwię. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli doceniacie to, co robię, zapraszam do wspierania kanału. Również do lajkowania, do subowania. Obok suba jest taki dzwonek. Jak dzwonek zaznaczysz, to będziesz informowany o nowościach na kanale. Powiem wam, że bardzo dziękuję wam za oglądanie. Bardzo dziękuję osobom za wspieranie. Powiem wam, że po prostu lepiej na duszy się człowiekowi robi, jak ktoś w ten sposób doceni. I to znaczy, że robię dobrą robotę. Że was to rajcuje, że doceniacie to. I bardzo wam za to dziękuję. Dajecie mi powera. Posłuchajcie, bohaterem dzisiejszego unboxingu był oczywiście T90. Tutaj to prawie jak 80 wygląda. Aż zerknąłem na pudełko, trzeba na pewno to jest ten model. Jest rewelacyjnym modelem w skali 1,72. Gdyby zrobili taki w 1,35, to po prostu myślę, że miliony gum w majtach by pękło i wielu by nie doszło do siebie przez przynajmniej weekend lub tydzień. Nadal by byli w ciężkim szoku.
Model jest oczywiście w sklepie dostępny. Zapraszam na zakupy. No i do następnego unboxingu. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się ciepło. Cześć.